PS5 jest super, ma tylko jedną drobną wadę. Muszę na nie patrzeć. Obczajcie tego bydlaka. Tak, w ciągu ostatnich 2,5 roku dał mi mnóstwo radości, ale gdybym sam mógł wybrać przedmiot o tych gabarytach, który dostarczy mi najwięcej zabawy, no to zawsze chciałem mieć hipopotama. Poza tym ja preferuję granie przenośne i oczywiście żadna konsola stacjonarna nigdy nie była w tym specjalnie dobra, ale taki GameCube albo PS1 to przynajmniej robiły pozory, a PS5? No, w delegację go nie zabiorę i z wagą 4,5 kg w premierowych egzemplarzach to jest druga najcięższa maszyna w historii konsol, zaraz za swoim dziadkiem, co mnie akurat się nie do końca podoba. Z tym, że jako że kocham tytuły na wyłączność od Sony, PlayStation 5 jest mi potrzebne. Ale to tak samo jak ogrzewanie w domu, a jakoś sobie nie postawiłem pieca na środku salonu, więc pieprzę to, PS5 idzie na zsyłkę do kotłowni, a ja będę grał na PlayStation na smartfonie. Remote Play to jest taka nowoczesna usługa Sony, która pozwala na tak zwaną grę zdalną od, uwaga, 2006 roku, kiedy to nowiutkie PS3 mogliście sobie połączyć z PSP. Kiedyś dosyć mocno to Remote Play reklamowali, konsolka PlayStation TV to w ogóle powstała w dużej mierze z myślą właśnie o nim, co i tak jest dla mnie niespodzianką, że stała za tym jakakolwiek myśl, ale ostatnio jakoś w temacie ucichło. Niby na PS5 gra zdalna ma śmigać lepiej niż kiedykolwiek, ale ostatni film o tej usłudze Sony wrzuciło na swój kanał na YouTubie w 2019 roku, a ostatnią prasówkę o jakichś ulepszeniach i nowościach dostałem od nich nigdy. Jakiś czas temu w sklepach pojawiło się jednak coś, co zachęciło mnie do testów. Tabletki na depresję. Kontroler Backbone One do iPhone'a, który w założeniu ma zmienić ten telefon w takie przenośne PS5. Kupiłem go więc z bólem, bo kosztuje 700 i sprawdziłem, czy naprawdę w końcu, wyjeżdżając z domu, mogę zostawić za sobą konsolę stacjonarną, a i tak mieć dostęp do moich ulubionych gier. Oczywiście, że mogę, bo moje ulubione gry są na Switchu. Wyniki są zaskakujące. Otóż okazuje się, że w 2023 roku, dzięki potędze chmury i internetu, możemy już przesyłać obraz na odległość, ale jeszcze nie tak bardzo, żeby się z tego cieszyć. A, i mam jeszcze do Was malutką prośbę. Jako że się wykosztowałem, to poklikajcie proszę w linki w opisie tego filmu, bo PS5 jest w końcu dostępna w Komputroniku i to w całkiem normalnych cenach. I obejrzyjcie reklamę na końcu materiału. Będę bardzo wdzięczny. W największej części testu wykorzystałem kombinację iPhone'a 14 Pro Max, tego pada Backbone i oficjalnej aplikacji Remote Play, bo stwierdziłem, że jako że to jest taki najbardziej prawilny zestaw, który rekomenduje samo Sony, to nikt później nie będzie mi w komentarzach wyrzucał, że szyny były złe i podwozie też było złe i dlatego mi źle działa. Co nie znaczy, że nie sprawdziłem Androida, innych padów i alternatywnych aplikacji, ale o tym będzie później, a sam materiał podzielę na dwie części, jedną o kontrolerze i drugą o wątpliwej jakości i wątpliwej wygodzie zdalnego grania na PlayStation 5. PlayStation 5 Remote Play na telefonie Starter Pack. Potrzebujecie konsoli PlayStation 5, smartfona z Androidem albo iOS, aplikacji i dostępu do internetu. Rekomendowana przez Sony prędkość to 15 megabitów na sekundę, a minimalna 5 megabitów. Co ciekawe, nie musicie mieć żadnego pada, tylko że wtedy trzeba grać na słuch. Dla mnie opcja z całym ekranem zaśmieconym przyciskami dotykowymi odpada, bo nie da się na to patrzeć, a co dopiero grać, więc zostają dwie, albo DualShock 4 lub DualSense sparowane przez Bluetooth ze smartfonem, albo właśnie ten Backbone One. Wiem, że z padem od konsoli miałbym najbardziej true doznania, a odpowiednie uchwyty kosztują zaledwie po kilkadziesiąt złotych, no ale błagam Was, no z jakiegoś powodu żadna konsola przenośna nigdy tak nie wyglądała, bo tak nie wygląda konsola przenośna. Tak wygląda dowód na istnienie diabła. Z czymś takim musiałbym zabierać ze sobą w drogę dużego DualSense'a i to najlepiej w futerale, i jeszcze to rusztowanie, a później to składać, no nie, nie. I też granie na tym, dla mnie akurat ergonomia takiego rozwiązania jest taka, że przy każdej grze czuję się jak w Crazy Frog Racer. 41 stopni i chcę tylko umrzeć. Znaczy, jak chcecie, to używajcie, ale dla mnie nie bardzo i zresztą połączenie przez Bluetooth zwiększa lag, który przy grze zdalnej i tak będzie spory, więc nie, dziękuję. Uchwyt a la Nintendo Switch podłączany przez złącze Lightning teoretycznie brzmi więc najlepiej, tylko dlaczego nie kupić sobie jakiegoś innego, jak sam mam podobne, ale dwa razy tańsze? Otóż jeżeli chcecie korzystać z oficjalnej aplikacji PlayStation, to nie macie wyjścia, bo ona oprócz padów od konsoli wspiera tylko ten.
co jest trochę bezczelne, no ale dobra, może dbają o jakość doświadczenia, może tylko backbone spełnia ich wygórowane oczekiwania finansowe. Nieświadomie postawili sobie poprzeczkę bardzo wysoko, bo jeżeli niby tylko ten pad jest wystarczająco dobry, to lepiej, żeby naprawdę był dobry. Już po opakowaniu otrzymanym w stylu tych od DualSense'a czy innych akcesoriów do PS5 widać, że jest oficjalnie i premium tak, jak tylko się da. A sam pad na pierwszy rzut oka, no też jest niczego sobie. Tylko szkoda, że żeby sobie na nim pograć, muszę najpierw wyjąć telefon z etui, bo w nim się nie mieści i nie pasuje. I tym bardziej szkoda, bo przydałaby mu się taka dodatkowa warstwa ochrony, kiedy ciskam nim o ziemię, bo wkurwiam się na działanie tego przenośnego PS5. Ale o tym później. Ale poza tym do wykonania nie mam raczej żadnych zarzutów. Stylistycznie serio czuć te inspiracje DualSense'em. Analogi są mniej więcej w rozmiarach switchowych, spusty są analogowe, a przyciski klikają się dużo milej i bardziej konsolowo niż w podobnym padzie Razera. Z tyłu jest oczywiście oficjalne logo PlayStation, ale widoczne tylko przy rozłożonym. I nie wiem, czy znacie taki dowcip o tatuażu na przyrodzeniu, ale to jest właśnie bardzo podobny motyw. Miło, że jest jeszcze mini jack, którego w samym iPhone'ie brakuje i dodatkowe złącze do ładowania telefonu w trakcie gry. Samego pada nie ładujecie, bo on jest pasożytem i ciągnie energię ze smartfona. Co za zbieg okoliczności, to dokładnie tak samo jak firma Backbone, która ciągnie od Was pieniądze. Płacicie za to 700, instalujecie aplikację, która pozwala Wam na nagrywanie rozgrywki i fajnie kataloguje wszystkie Wasze gry z różnych platform, po czym się dowiadujecie, że po upływie roku stracicie w niej część funkcji, chyba że zapłacicie abonament 245 zł rocznie. Nie no szefie, ten pad i tak jest już drogi. Nie możemy jeszcze dowalić abonamentu 2 dychy rocznie. Masz rację, jest drogi. Nie możemy, bo na biednych nie trafiło. Robimy 2 dychy miesięcznie. Co? To ja mniej za PS Plusa płacę. I naprawdę mam gdzieś jakieś streamowanie rozgrywki na żywo na Twitcha albo spersonalizowane rekomendacje gier, no to mogą sobie blokować, ale przydatna, wręcz niezbędna opcja używania tego pada z PC-tem, Maciem albo iPadem też jest tylko w abonamencie. To tak jak ten abonament na podgrzewane fotele w BMW. Niby ten pad jest mój, wydałem ciężkie pieniądze, a oni blokują mi funkcję. W jakim świecie my żyjemy? Ale poza tym Backbone One to jest mój ulubiony kontroler do wszystkich gier mobilnych, takich natywnych dla iOS-a, bo naprawdę świetnie leży w dłoni i te przyciski fajnie klikają. Z tym, że jest jeden drobniusi problem, mianowicie to jest bardzo kiepski kontroler do PS5. Jak Sony mi wysyłało o nim prasówkę, to rzeczywiście wyjątkowo ostrożnie pisali, że inspirowany wyglądem DualSense'a i że Sony współpracowało przy designie tego pada. Design. Nic więcej. Oczywiście wiedziałem, że zabraknie haptyki albo stawiających opór spustów, no bo to jest jednak tylko malutki pad do telefonu. Ale jak ja się mam z tym czuć, jakbym grał na PlayStation, jak mam analogi ułożone po Xboxowemu i przyciski Start i Share w zupełnie innych miejscach niż na DualSense'ie? Jak odchodziłem od konsoli, żeby pograć na telefonie, za każdym razem miałem problem, żeby się przestawić. Ale to jeszcze nic, bo Backbone nie ma przycisku PlayStation. Ma tylko logo na przyrodzeniu. Więc kiedy chcę dokonać skomplikowanej operacji, wyjść z gry, to muszę, uwaga, dotknąć ekranu telefonu 2 razy, żeby wyskoczył mi wirtualny przycisk. Kliknąć ten przycisk, wyłączyć malutkim X-em pokazywanie go, zawsze o tym zapominam, i dopiero wtedy odkrywa mi się łaskawie menu gry. No, ja pierdzielę, a jeżeli jakiś tytuł, nie daj Boże, wykorzystuje intensywnie panel dotykowy DualSense'a, to no to też nie jest zbyt fajnie. Więc tak, cieszę się, że mam ten kontroler, bo lubię sobie na nim grać na telefonie tak po prostu, bo jest mega wygodny, ale fakt, że Sony blokuje innym padom dostęp do Remote Play, to jest jakiś totalny absurd, bo ten pad wcale nie jest bardziej PlayStationowy od tego. Jakbym sobie na tym dorysował X-a i kwadrat zamiast A i X-a, który jest w innym miejscu, to na jedno by wyszło. Wow, oficjalna szczoteczka PlayStation inspirowana stylistyką DualSense'a. Fart w niefarcie, u mnie Remote Play i tak działa tak, że nie chce mi się go używać. Generalnie istnieją 2 sposoby na połączenie się z konsolą. Albo jak telefon jest w tej samej sieci Wi-Fi, albo jak nie jest, to wtedy przez inną albo LTE czy tam 5G. Ta pierwsza opcja zwykle gwarantuje wyższą stabilność i lepszą jakość. A w Mozambiku żyje się lepiej niż w Burkina Faso. Dobra, nie zawsze jest tak źle.
Cały proces wygląda tak, że najpierw jednokrotnie aktywujecie funkcję na konsoli, a później, gdy jest włączona albo uśpiona, ale nie wyłączona, to możecie łączyć się z nią przez aplikację. I wtedy smartfon zaczyna pokazywać to, co pokazywałby telewizor, do którego podłączacie konsolę. I oczywiście jak wygracie zdalnie, to nikt inny nie może używać tej samej konsoli, no bo wtedy moc obliczeniowa jest używana na Was. No, na tym to jakby polega. A i czasami się jeszcze przydaje oficjalne licencjonowane akcesorium żona albo brat, czy tam współlokator, mąż, ktoś, do kogo można zadzwonić, żeby zmienił płytę z grą. No ale wiadomo, że w cyfrowych to potrzebne nie jest. A jak wygląda jakość? Czy w taki sposób da się grać? No, ja mam internet 50 na 50 megabitów, tak, wiem, wolny, ale w speedtestach rzeczywiście wykręca dokładnie takie wyniki i mam też niezły router, więc teoretycznie powinno być ok, przynajmniej wtedy, kiedy gram w domu, no zwłaszcza, że samo Sony twierdzi, że wystarczy internet 3 razy wolniejszy. Niestety wszystkie gry mają drobne lagi i niby właśnie one nie są aż tak ogromne, ale jakoś tak boli mnie od nich głowa. Jak bardzo? Mniej więcej tak bardzo jak od pieprzenia, że jeden producent konsol jest lepszy od pozostałych. W Tonego Hawka i FIFA grało mi się przez to po prostu trudniej, bo takie opóźnienie między wciśnięciem czegoś a akcją na ekranie to ostatnio widziałem, jak używałem LG Cookie. Patrzcie, robię laga na Robercika. Zauważyłem też, że niektóre tytuły działają znacznie lepiej od innych. Medieval albo Gran Turismo momentami nawet zapominałem, że gram zdalnie, ale już Forspoken jest absolutnie nie do zniesienia. I działa też kiepsko. Mam taką hipotezę, że to może zależy od tempa rozgrywki i tego, jak bardzo różnią się od siebie poszczególne klatki na ekranie, bo jeżeli z sekundy na sekundę zmienia się wszystko, no to może po prostu PS5, a po drugiej stronie telefon nie nadążają z wysyłaniem i odbieraniem takiej ilości informacji i to powoduje dodatkowe ścinki. Więc nie dość, że na przykład slashery wypadają gorzej ze względu na bardziej odczuwalny lag, to jeszcze częściej zawodzą pod względem jakości i płynności rozgrywki, no bo po prostu zbyt wiele się w nich dzieje. Ogólnie to, jak widzicie, po samym Wi-Fi, gry wyglądają u mnie zwykle jak filmik na YouTubie odpalony w 720p, więc jeżeli Wy to teraz odpalacie w 720p, to macie incepcję, a po 5G albo innym Wi-Fi, no bywa różnie, na przykład Horizon Forbidden West stał się wyjątkowo interaktywnym, pięknym pokazem slajdów. Podobno w Japonii uwielbiają takie produkcje. Ogólnie to sprawdzałem tę prawdziwie zdalną funkcję Remote Play w miejscach, gdzie był internet 500 na 500 megabitów. Sprawdzałem, jak pojechałem do Hiszpanii, sprawdzałem u znajomych i no nigdzie nie dało się grać tak w pełni komfortowo. Ale żeby nie opierać się wyłącznie na moim marnym internecie, zapytałem też Was, jakie są Wasze wrażenia z Remote Play i zdecydowana większość wydała werdykt, że proszę o powstanie. Jest do dupy. Dwie osoby mi napisały, że są zadowolone. Jedna ma niskie wymagania, a druga sobie cały internet na chacie konfigurowała właśnie pod to Remote Play, więc okej, na pewno się da. Piszcie też Wasze wrażenia w komentarzach, ale też moim zdaniem granie zdalne i w chmurze to powinno być czymś wygodnym i dla niedzielnych graczy, a nie, że jak wydam 2K Play i będę sobie konfigurował przez 3 miesiące, to FIFA odpalona w ten sposób będzie wyglądała jak trochę ładniejszy gameplay włączony na YouTubie. Z ciekawości sprawdzałem jeszcze na Androidzie, pobrałem nawet alternatywną aplikację za 34,99, która oferuje więcej ustawień, teoretycznie wyższą jakość obrazu i obsługę innych kontrolerów, więc nawet tylko z tego powodu warto ją kupić, ale całościowo działało podobnie, czyli w domu na tym samym Wi-Fi akceptowalnie, a poza domem nieakceptowalnie. Jako ogromny miłośnik handheldów, bardzo bym chciał, żeby taki zestaw stał się moim prawdziwym przenośnym PS5, ale z moim internetem, z moimi wymaganiami to kurczę, nie wiem, to się nadaje póki co do szachów, remika, menu PS5 działa dobrze, nieraz. Jakieś strategie w stylu Marvel Midnight Suns są spoko, The Last of Us, Gran Turismo czy Crash też odbity mogą być, ale już mega dynamiczne tytuły, FPS-y, FIFA, sporty ekstremalne, no nie da rady. A szkoda, bo naprawdę mi się marzyła taka płynna, piękna, przenośna FIFA. No a tymczasem wciąż, jak chcę sobie pograć w FIFA mobilnie, to odpalam to. Poza tym musicie pamiętać, że tych gier nikt nie robił z myślą o ekranach, które mają 6,5 cala, tylko o takich, które mają 65 cali, więc na tym ogromnym iPhone'ie to gry w większości wyglądają jeszcze w porządku. Na pewno tam, gdzie możecie, to zwiększajcie interfejs, ile tylko się da. Ale no, te, które nie mają takich opcji, i tak wypadają pod względem czytelności tragicznie. A swoją drogą to mam dla Was kod na darmowy rok PlayStation Plus. Jest tutaj.
Podsumowując, jak macie odpowiedni internet i router i telefon i kontroler do telefonu i PS5 i wybierzecie odpowiednią grę, to ujdzie. Mnie pewnie jeszcze czasami w domu coś tam podkusi, żebym sobie włączył jakąś strategię albo Final Fantasy albo Gran Turismo, ale poza domem no to póki co nie. Jestem zbyt młody i zbyt piękny, a od tego bym osiwiał. Wiecie co? Tych lat życia, które bezpowrotnie straciłem na użeranie się z Remote Play, nikt mi już nigdy nie odda. A jeszcze kurczę, żona myślała, że gram całymi dniami i się świetnie bawię, podczas gdy ja cierpiałem. Ale ktoś może mi przynajmniej oddać część hajsu, który wtapiam w takie nietrafione inwestycje. Uwaga, przeszedłem oficjalne pasowanie na youtubera. Jest u mnie reklama Leti Shops w końcu. Jeżeli nie wiecie, to jest serwis internetowy i wtyczka do przeglądarki, które oferują cashback z mnóstwa różnych sklepów. To znaczy, że jak kupicie PS5 w komputroniku na przykład, to po jakimś czasie dostaniecie zwrot części kasy na wasze konto. Czyli to jest tak, jakbyście zawsze kupowali z dodatkowym rabatem. Poza tym wtyczka śledzi historię cen produktów, żebyście się nie nacięli i ogólnie jest bardzo mocno idiotoodporna. Raz się zarejestrujecie w minutę, a później to tanie kupowanie już samo leci. Ja ogólnie mam taką zasadę, że reklamuję tylko to, czego sam używam i sprawdziłem dokładnie, że można temu ufać, no bo nie chcę mieć was później na sumieniu. I naprawdę bardzo długo szukałem haka na Leti Shops, bo to, jak to działa, wydaje się zbyt piękne. No ale nie znalazłem żadnego. Od 23 marca są akurat giga promocje na AliExpress, bo serwis obchodzi urodziny i nie dość, że będą zniżki do 90%, to jeszcze cashback na Leti Shops zwiększony trzykrotnie, nawet do 15%, i te 15 jest między innymi na akcesoria mobilne, więc ja sobie jeszcze właśnie pozamawiam jakieś kolejne pady do telefonu i może jeszcze jakieś retrokontrolery, bo Backbone mnie niczego nie nauczył. No i wam też polecam sprawdzić, linki są w opisie. Pamiętajcie też, że Mobile Vikings są spoczko, bo są, a tymczasem dzięki za oglądanie, do końca, z reklamą, do zobaczenia.